Hej, co tam? Wiecie, nie ma co ukrywać, że MSP jest kultową grą, tak jakby w sumie. To znaczy chyba jako pierwsza gra poruszyła tematykę bycia gwiazdą, czy w sumie nie, co ja grałem. Dzisiaj chcę znaleźć kopię MSP. Chcę sprawdzić, czy ktokolwiek spróbował podrobić MSP, czy ktokolwiek chciał podjąć się podobnej tematyki po MSP. No bo wiecie, na przykład Roblox ma swoje, tak jakby, kopie. Ma Brick Planet, ma jeszcze coś tam dziwnego z jakąś japońską nazwą, mniejsza co to jest. No ale koncept jest podobny. I jestem naprawdę ciekaw, czy ktoś otworzył... Nie umiem mówić! Jestem naprawdę ciekaw, czy ktoś otworzył takie MSP zupełnie pod inną nazwą, pod innym logo, pod innym wyglądem. O, ale zanim jeszcze zaczniemy, proszę was koniecznie o polubienie tego filmiku oraz napisanie w komentarzu, czy dostaliście dzwoneczek, ponieważ mega mnie to ciekawi i w sumie czemu bym miał tego nie wiedzieć. No i oczywiście, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to subskrybujcie mój kanał. Okej, tutaj pojawia się pewien problem, ponieważ całkowicie nie wiem, jak mam wyszukać jakąś podobną grę do MSP. Znaczy, sobie mogę napisać MSP gry, ale nic ciekawego to nie wprowadza. Podobne wyszukiwania. Roblox, Stardoll, Bunny Planet, Slite, co? Od kiedy jakieś wąże, pytony mają coś wspólnego z MSP? I jak? To były piękne czasy, ja tych czasów trochę żałuję. Jak ja mam znaleźć kopię MSP? Może spróbuję napisać coś po angielsku? Games about... Fame. Niekoniecznie tego potrzebowałem. Tu jest jakaś gra, ale z tego co widzę jest na Androida. A mój aktualny telefon, który posiadam, jest akurat z Androidem, ale normalnie mam iOS-a. Ale mimo wszystko wolę nie pobierać tego na telefon, bo mój telefon tego nie wytrzyma. Project Fame, okej. Okay. Okej, okay, zobaczmy to. Okej, czyli to jest takie coś jak Episodes? Coś w tym stylu, jest taka gra. Aż to sprawdzę w sumie. Okej, jednak to nie jest do końca to... Czego szukałem? Project Fame, okej. Project Fame, okej. Zaktualizowano tą grę dość dawno. Jak ja mam to w ogóle wyszukać? Games about movie stars. Tu jest jakaś gra. Okej, jednak nie. Siedzę tu już od 5 minut, a ta gra się nie ładuje. Mam jeszcze jeden pomysł i w sumie mógłbym to sprawdzić. Ogólnie na Robloxie można robić własne gry. Jestem ciekaw, czy ktoś zrobił grę o tematyce MSP albo cokolwiek. Movie Star Planet, Work in Progress. Zobaczmy to może. No to chyba sobie tego nie sprawdzimy. Jestem ciekaw, czy ta dziewczyna chciała tą grę odtworzyć, czy coś. MSP Obby. Jestem tego w sumie ciekaw, jak to wygląda. MSP z Obby. MSP tak chyba nie wygląda. O, okej. Okej, jestem aż ciekaw, czy taka po prostu jest zepsuta, czy internet coś zrobił. Sprawdźmy to. Nie mam pytań. Movie Star Planet MSP Roleplay. Zobaczmy tą grę. W sumie ta gra ma... dość dobrą ocenę, by nie patrzeć, znaczy ma jedną ocenę wyżej. Okej. Okay. Stworzone przez Pixistar MSP 1.3.2. Przez tą prawdziwą Pixistar, naprawdę. Dlaczego wygląda on tak grubo? Czy to jest winda? Co to jest? O! To jest winda. Jedyne co mi się podoba, to to, że ten budynek jest fioletowy, a fioletowy bardzo lubię, więc plus, ale tylko to. Mogę wejść do domu? O, mogę, świetnie. Nie, ta gra się. Ta gra chyba jest naprawdę mega znienawidzona. Właśnie tak wygląda MSP. Mamy tutaj pochodnie, mamy tutaj łóżko, w którym możemy spać. Zupełnie jak na MSP 2. Mamy tutaj stół, mamy tutaj krzesełko, na którym siedzimy. Zupełnie jak na MSP 2. If you love me, let me go! Co tu się dzieje? Wystraszyłem się. Co to jest? Czy wszystko dobrze?
Boję się tego. Ej! Okej, myślę, że w tym odcinku to będzie tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że ten odcinek nie był taki nudny i nie był kijowy. Był, ale okej. Chciałem nagrać coś świeżego i fajnego, ale chyba nie wyszło. Ale tak, dziękuję bardzo za obejrzenie. Widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale za kilka dni. Jestem w sumie ciekaw, czy przełączyłem jakąś grę, która rzeczywiście była podobna do MSP, ale po prostu jej nie znalazłem. Piszcie mi, jeżeli taką grę znacie. Być może po prostu ją pominąłem. Ale tak, dziękuję bardzo za obejrzenie. Widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale za jakiś czas. Hej, tutaj Glitch Montażysta. Ogólnie to chcę was przeprosić w sumie, ponieważ mega chciałbym, aby odcinki pojawiały się 3 w tygodniu, ale nie wyrabiam z tym, ponieważ mogę zrobić maksymalnie 2. Głównie dlatego, że po prostu nie czuję się ostatnio zbyt dobrze. Jest to dla mnie nowość, ale mega szybko się męczę. Kiedyś mogłem cały czas nagrywać, a teraz wystarczy, że przyjdę ze szkoły i od razu chcę spać. Gdzie jest to dla mnie coś nowego, bo zawsze byłem pełen energii i to od zawsze, nigdy nie spałem po szkole, ale naprawdę kiedy wrócę po szkole, to od razu... Więc nie miejcie mi tego za złe, przynajmniej są te 2 odcinki i staram się, żeby one były, ale cóż, starzeję się, męczę. No i w sumie to tyle.